Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj druga część na temat powodów, dla których napisałem moją ostatnią książkę Powrót Templariuszy. Książka jest dostępna w księgarniach internetowych. Wystarczy wpisać w przeglądarce tytuł, moje imię i nazwisko i książka będzie dostępna. Wracając do tego, co powiedzieliśmy poprzednio, żeby zrobić krótkie podsumowanie. Skończyliśmy na tej scenie, w której z jednej strony dochodzi do wybuchu w centrum dowodzenia w firmie i firma ta zostaje przeniesiona do podziemia, chowa się, schodzi z widoku, można powiedzieć, że schodzi z linii strzału. Jednocześnie to wydarzenie rozpętuje wielką burzę, bo głównodowodząca jest wezwana na tak zwany dywanik do przed komisję parlamentarną Izby Gmin i tam ma się po prostu wytłumaczyć z tego, co się dzieje. I to zanim przejdziemy do komentarza dalej, należy poczynić dwie uwagi, o co tutaj chodzi, bo przecież nie chodzi o opowiadanie fabuły tego filmu. Chodzi o to, że w tej odsłonie, gdzie mamy tutaj do czynienia z siedzibą wywiadu, to mamy do czynienia z ekspozytorą państwa, mamy do czynienia z metaforą państwa jako takiego. No, życie bez państwa wydaje się nam generalnie rzecz biorąc rzeczą, co do której trudno nam jest określić pewien stosunek, dlatego że z państwem na ogół, jeżeli mamy do czynienia, to albo w takich sytuacjach, kiedy zostajemy w jakiś sposób potraktowani ze względu na to, że przekroczyliśmy jakieś przepisy ruchu drogowego, albo teraz, kiedy mamy do czynienia z pandemią, jeżeli naruszamy jakieś restrykcje z tego związane, bądź inne sprawy, które załatwiamy, w związku z czym jest wiele powodów, dla których jesteśmy z tego niezadowoleni. Z drugiej jednak strony, jeżeli by się nad tym głębiej zastanowić, no to jeżeli państwa by nie było, to żylibyśmy po prostu w jednym wielkim chaosie, w jakimś po prostu dzikim stanie, w którym pięść wyznaczałaby generalnie rzecz biorąc porządek rzeczy, jaki miałby miejsce. W związku z czym państwo jest tym, co daje nam pewne gwarancje, pewne poczucie bezpieczeństwa. Ono jest tak głęboko w nas zakorzenione, że generalnie rzecz biorąc na to nie zwracamy uwagi. Jeżdżenie po drogach, prawda, przechodzenie po pasach, no wiele innych rzeczy, czy jazda pociągiem, chociażby używanie telefonów traktujemy jako rzeczy, które raczej z państwem średnio wiążemy, o ile w ogóle tak powiem, mamy takie tutaj wyobrażenie. A z drugiej strony bardzo głęboko w podświadomości państwo istnieje jako poczucie naszego bezpieczeństwa, tego bardzo głębokiego bezpieczeństwa. No i w momencie, kiedy mamy tą sytuację tutaj w filmie, gdzie centrala MI6 mieszcząca się w centrum, przypomnę, stolicy Wielkiego Mocarstwa, wylatuje w powietrze i jest zaatakowana od wewnątrz, pokazuje, że jest to zmiana. Jest to też zmiana, jeżeli popatrzymy w kontekście w ogóle całej historii bondowskiej. To znaczy wcześniej, jeżeli się tego typu rzeczy działy, to znaczy się one były na ogół sprawami, które przychodziły z zewnątrz, nawet jeżeli okazywało się, że gdzieś jakieś jest przeniknięcie do wewnątrz tej struktury, to jednak jest to operacja inicjowana przez jakiś ośrodek z zewnątrz. Tutaj jest taka typowa w bondowskiej opowieści tajna organizacja Widmo, która stoi za no, większością różnego rodzaju ciemnych sprawek, jakbyśmy to powiedzieli. I teraz komentarz do tej całej sytuacji, który właśnie się odbywa w trakcie tej dyskusji w parlamencie. Ona jest pokazana w pewien schematyczny sposób, ale bardzo znamienny. Znamy to również z innych przekazów medialnych, kiedy mamy grupę parlamentarzystów, którzy mają określone swoje cele, niekoniecznie mające na uwadze bezpieczeństwo państwa, kwestie poznania prawdy, zrozumienia faktów, które mają miejsce, tylko jest dążenie do tego, żeby załatwić swoje jakieś jawne albo ukryte interesy. I tutaj na plan pierwszy wysuwa się taka pani minister, która zadaje pytania z tezą w sposób jeszcze taki, który wskazuje na pełne lekceważenie i drwinę. Sensem tych pytań między innymi jest, po co nam taka niesprawna instytucja, po co nam jest taka rzecz, która, prawda, była dobra być może w czasach odległych. Teraz już, kiedy mamy wszystko jawne, kiedy wszystko się toczy na widoku, kiedy wszystko jest przejrzyste, taka organizacja jest nam niepotrzebna, wręcz przeciwnie, może być szkodliwa, może wywoływać różnego rodzaju problemy, ponieważ w trakcie swoich działań operacyjnych
no, zbiera różnego rodzaju informacje, być może tak powiem, pozbiera informacje również na temat tych osób, które siedzą w tej komisji, bądź tych, których tej komisji nie ma, ale są na świeczniku w różnych miejscach. No, to jest problem tego rodzaju, tak jak ostatnio było w Niemczech, kiedy przewodnicząca Zielonych, szykowana na przyszłego kanclerza Niemiec w jesiennych wyborach, no, została przyparta do muru, kiedy okazało się, że prześwietlono jej życiorys, i okazało się, że ten życiorys nie jest aż tak piękny ani tak szlachetny, w jakiś sposób został zaprezentowany i pokazany. Znaczy się, że tu mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie w sposób świadomy wyborcy zostają wprowadzani w błąd. W związku z czym kwestia docierania do tego typu informacji oczywiście budzi wtedy kontrowersje, no bo pytanie jest też o tym, w jakim celu pewne rzeczy się po prostu dzieją, więc najlepiej się jest w ogóle sprawy pozbyć. Druga sprawa, która jest w trakcie tego spotkania, rozmowy, to jest z kolei to, w jaki sposób M się broni. Tutaj padają bardzo ważkie i ciężkie argumenty, które, jak widać, niespecjalnie trafiają do drugiej strony, że brakuje w ogóle zrozumienia, o czym po prostu mówimy. To są sprawy, które się zaczynają ze sobą bardzo mocno rozjeżdżać. I tutaj M przywołuje najpierw sprawę takiego wiersza, który, no, niby mąż opowiadał jej, prawda? I sensem tego wiersza jest to, że no, jeszcze w nas jest dość siły, dość odwagi, prawda? Pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni, więc możemy dalej walczyć, dalej iść naprzód. No, ja tutaj tylko zwrócił uwagę na to zmęczenie, no bo jeżeli Brytyjczycy w XXI wieku są już zmęczeni, to ja zadam takie pytanie bardzo przewrotne, a mianowicie, co mają powiedzieć biedni Chińczycy i biedni Hindusi, których historia trwa nieprzerwanie, nieporównywalnie dłużej niż historia brytyjska, no bo trwa to ponad 5000 lat, w związku z czym, no, jak oni powinni być styrani i zmęczeni, tymczasem u nich, tak powiem, możemy mówić o wielu różnych rzeczach, ale nie o tym, że są po prostu zmęczeni. Więc ten powód taki, który tu jest przywołany, on dobrze brzmi, natomiast czy ma rzeczywiste jakby znaczenie? Ale już kolejna z kolei wypowiedź już ma wielkie znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że ona mówi o sprawach związanych z definicją wroga. Gdzie jest wróg? Kto jest wrogiem? Przywołuje czasy nie tak dawne, że wroga było można określić, było można go po prostu wskazać i wróg w sumie był widoczny, nawet jeżeli prowadził niewidoczne działania. Dzisiaj, jak ona twierdzi, i zresztą słusznie, wroga, tak powiem, trudno jest określić, wroga nie ma. I to, kiedy mówi o cieniu, to, że to jest wróg, który jest ukryty w cieniu, to nie tylko ma na myśli, bo już zaczyna się domyślać, jak powiem, skąd to wewnętrzne zagrożenie się narodziło, skąd ono po prostu przychodzi. To jest po prostu zmiana w ogóle całej sytuacji. Nie można określić, czy wróg jest na zewnątrz, czy wróg jest wewnątrz, że jedno z drugim się po prostu łączy, że nie ma po prostu granic, a z drugiej strony to, co jest transparentne, zewnętrzne, to, co pochodzi z tak zwanego demokratycznego mandatu, kwestionuje to, co do tej pory stało na straży, właśnie w cieniu, wyznaczając granice tam, gdzie tych granic po prostu nie widać. I świetnym komentarzem z kolei do tej całej dysputy jest z kolei następna scena, kiedy antybohater, ten już właściwy, zgodnie z własnym planem doprowadza do sytuacji takiej, w której wysadza w podziemiach właśnie, bo tam przez te podziemia ucieka, wysadza tunel kolejki, tunel metra, prawda, i wagoniki tego metra wpadają właśnie w tą ciemność, tam gdzie z Bondem toczy on po prostu swoją walkę. To jest scena, która nam pokazuje z drugiej strony, w jaki sposób ci, którzy są w cieniu, którzy są ukryci w mroku, potrafią się posługiwać tą rzeczywistością, która jest nam dostępna, tą, którą widzimy. Tą również jak najbardziej polityczną, ta, która jest wcześniej pokazana nam w parlamencie, czyli taka transparentna, pochodząca z wyboru, czyli ta, która nam ma gwarantować, że nasze prawa, nasza wspólnota zostaje zachowana. Tymczasem okazuje się, że można nią po prostu zagrywać, można nią manipulować, można przy jej pomocy realizować swój ukryty po prostu plan. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, przywołam wystąpienie Borisa Johnsona, czyż brytyjskiego premiera z czerwca w ONZ, który opowiadał o przyszłości, jaką czeka Wielka Brytania, jakie zmiany nadejdą i co się ma wydarzyć. I mówił o rzeczach po prostu kardynalnych, rzeczach zasadniczych. Mówił o tym, że technologia przyjdzie z pomocą człowiekowi i zostaną do naszego organizmu wprowadzone różnego rodzaju
technologie, które oczywiście mają nam pomóc być bardziej zdrowymi, sprawnymi, no i Państwo znają, tak powiem, całą tą opowieść. Mówi to polityk, lider rządu, który ma mandat wyborczy. Mówi w kategoriach przesądzonych, nie, że będziemy o tym się zastanawiać, będziemy o tym dyskutować, tylko kwestia jest taka, że to już ma się wydarzyć, to jest scenariusz przyszłości. No, pytanie, czy na tym rzeczywiście ma polegać system parlamentarny pochodzący z wolnych wyborów, skoro wyborcy nie głosują za tego typu sprawami, ponieważ one nie są wcześniej na agendę polityczną wnoszone, więc pytanie, z jakiego mandatu to wystąpienie Borysa Johnsona występuje. I wracając do tego podziemia, do tych wagoników, które się spadają, to jest właśnie ta sytuacja, w której te wagoniki, w których jeżdżą, podróżują ludzie, czyli to, co jest na zewnątrz, to co po prostu jest dla nas dostępne, jest używane w grze, w walce, która jest właśnie w cieniu, która się rodzi w mroku. Tutaj mamy jeszcze inną rzeczywistość, której nie widać, a której się można domyślać, o której mówi M, to jest ta sytuacja, gdzie jest wiele różnego rodzaju miejsc, gabinetów jawnych z osobami publicznie znanymi, w których są podejmowane decyzje, które właśnie jak te owe wagoniki spadające w tę przepaść po to, żeby zagrać określony scenariusz, właśnie ten na widoku, który jest potrzebny antybohaterowi, wprowadzają po prostu zmiany, co do których osoby, które je zatwierdzają, czyli parlamentarzyści, politycy, nie mają właściwego mandatu, ponieważ wyborcy nie głosowali za takimi akurat zmianami, bo nie było ich w tych programach. To jest tylko pewien fragment komentarza do tej rzeczywistości. I dalej sprawa jest kolejna, bo tutaj pogrążamy się dalej, tak powiem, w cieniu. Kwestia wyjścia i ucieczki z tamtego miejsca odbywa się najpierw w ten sposób, że Bond wyprowadza M i używa jej samochodu służbowego, który jest najeżdżony elektroniką, czyli samochodu, który jest bardzo dobrze widoczny przez różnego rodzaju urządzenia optymalizujące ruch drogowy. Więc aby zniknąć z tak zwanego radaru, żeby się ukryć, przesiada się do swojego starego Astona Martina, absolutnie analogowego, pozbawionego wszelkiej elektroniki, która mogłaby zdradzić po prostu miejsce i popyt. I tutaj jest sytuacja, gdzie dojeżdżają do Skyfa, do miejsca, do serca, w którym się wszystko ma wydarzyć, od którego się wszystko zaczęło. To jest siedziba, według tego, co w filmie nam mówią, która jest z XVI wieku. Jest opuszczona, ponieważ no, Bond tam generalnie rzecz biorąc nie przebywa, a po jego rzekomej śmierci, prawda, zaczęła jeszcze bardziej popadać w ruinę. Czyli trafiamy do miejsca, które jest po części, tak powiem, zapomniane, porzucone. Jeszcze stoi, jeszcze widać w nim dawną świetność, niemniej jednak no, jest już w stanie opłakany. Ale o co chodzi z tym miejscem? No przecież twórcy mogli wybrać, tak jak w poprzednim wypadku, każde dowolne inne miejsce do działania. Dlaczego akurat Skyfall? Dlaczego powrót do XVI wieku? Otóż dlatego, że Bond jest stamtąd. Nie tylko w tym sensie, proszę Państwa, że on się pochodzi z tej rodziny, która ma taką długoletnią, wielowiekową tradycję. M też pochodzi z tego miejsca. Pochodzi z tego miejsca, ponieważ instytucje państwa, które dzisiaj funkcjonują, właśnie pochodzą stamtąd, z tamtej po prostu rzeczywistości. I tamta rzeczywistość stworzyła określone formy, ramy i treści, dla których one po prostu działają. W związku z czym mamy powrót do przeszłości, czyli do źródeł, z których się bierze m.in. MI6, ale z których się bierze państwo, bierze się Bond, bierze się po prostu M i bierze się w ogóle cała ta sytuacja i po części też będzie to, że bierze się ten wróg wewnętrzny, o czym w stosownym momencie. W trakcie, kiedy oni tam przebywają, dochodzi do kilku dość ciekawych rozmów. Jedną z nich to jest uwaga M dotycząca tego, że jest takie tajne przejście pomiędzy tym pałacem a kaplicą, która jest tam kilkaset metrów oddalona od tego pałacu. No i ta kaplica z tej rozmowy wynika, że jest nieporównywalnie starsza od Skyfall, o czym też powiemy za chwilę. Informacja, która tam pada, to pada informacja o tym, że to jest przejście ukryte dla księży, kiedy była organizowana nagonka na rzymskich katolików, szczególnie właśnie na ludzi bezpośrednio reprezentujących hierarchiczny kościół, czyli księży, siostry zakonne i zakonników. To jest taka część historii Wielkiej Brytanii, która jest mało znana. Generalnie rzecz biorąc, nam ona niewiele mówi. Ci, którzy trochę historię lepiej znają, wiedzą, że mówimy o bardzo tragicznym i ciemnym okresie w historii Wielkiej Brytanii. Mówimy o stosach, mówimy o prześladowaniach,
mówimy po prostu o prześladowaniach ze względów religijnych przez tak zwaną tolerancyjną, oświeconą, rzekomą wtedy większość protestancką. To są te słynne rzeczy związane z popkultury z Ludwikiem, nie z Ludwikiem, tylko z Henrykiem VIII, kobietobójcą, prawda, z drugiej strony z niezrozumiałych względów postacią wciąż tak bardzo popularną, choć być może i to się w jakimś czasie zacznie zmieniać. Pytanie, po co jest taki element tutaj wrzucony do tego wszystkiego? No przecież tam nie ma nic, co jest z przypadkiem. Czyli mamy do czynienia z czymś, że z informacją, która nam mówi o tym, że jest jakaś historia, która uprzedza tą historię, która jest związana bezpośrednio ze Skyfall, z tym, kiedy się Skyfall pojawia i później, czyli jeszcze w samym Skyfall, tak powiem, ta poprzednia rzeczywistość, ta poprzednia historia ma jednak miejsce, no i to tajne wyjście oczywiście odegra w filmie swoją istotną rolę, no i trafimy w końcu do tej kaplicy. Kolejna tutaj istotna scena, która jest jakby zamyka ten cały wątek i to jest pierwsze duże zamknięcie w Skyfall, to jest mianowicie to, kiedy Bond wysadza dom. Nie chodzi o to, że ten dom został, już tak powiem, bardzo mocno zniszczony, zdewastowany przez napastników, którzy się tam pojawili, ale chodzi o to, że on go wysadza i jeszcze dodatkowo dokumentuje, że nigdy nie lubiłem tego miejsca. Pytanie jest w takim razie, komu Bond służy? Jaki jest sens w ogóle pracy, którą wykonuje Bond? Jaki jest sens tego, co robi M? Skoro nie lubimy swojej przeszłości, nie lubimy swojej tradycji, która nas zrodziła, która dała nam tożsamość, która nas po prostu określa i definiuje. Komu w takim razie będzie Bond służył? O co tutaj tak na dobrą sprawę chodzi? Zapraszam do epizodu trzeciego. Dziękuję.